Moje ostatnie pytanie dotyczyło pewnego obiektu, który znajdował się przed wojną przy ulicy Wiwulskiego 18. Chodziło mi o IWO, czyli Żydowski Instytut Naukowy. I serdecznie gratuluję wszystkim, którzy nadesłali odpowiedzi na to właśnie pytanie. Symbolem Wilna XXI wieku staje się nowa dzielnica wieżowców na dawnych Snipiszkach. Taki Manhattan skupiający biura i centra biznesowe. Ale już na przełomie XIX i XX wieku w panoramę Wilna zdominował pierwszy na owe czasy wieżowiec. Liczący 7 piętr budynek o wysokości 36 metrów przez wiele dekad był najwyższym biurowcem nie tylko w Wilnie. Takich potężnych gmachów było niewiele w całym Imperium Rosyjskiego. Pytanie. Kto zaprojektował wieżowiec na Bohulance i do kogo należał przez ponad 100 lat? Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy info@wilnoteka.lt. Powodzenia!